bu ayam. Jak mi tak zawiewa kapelusz, to ja wyglądam jak taki Pedro. Pedro w sombrero. Hola, señorita. Dzień dobry, kochani. Tym razem witam Was z Miami. Trochę się zarysowało. Jestem na Miami Beach. Wybrałam się z moją mamą na weekend tutaj. Parę dni temu pomyślałam sobie, dość tego, mnie już po prostu nosi. Jak wiecie, ja lubię po prostu się podróżować, zwiedzać i uznałam, że czas wyjść z domu i gdzieś pojechać, coś zobaczyć nowego. Więc zarezerwowałam hotel i zaplanowałam wycieczkę do Miami. Jak sprawdzałam pogodę parę dni temu, kiedy rezerwowałam hotel, Miami miało być słoneczne. Wczoraj przyjechałyśmy i okazało się, że jest huragan Sally, który przeszedł tak właśnie w okolicach Miami. Powiem Wam, że byłam załamana tą pogodą. Myślałam, że nic nie nakręcę, nic Wam nie pokażę, no i też nie spędzimy fajnie czasu. I pozostaną nam tylko muzea, bo to zawsze jest jakaś opcja na deszczowe dni. Ale dzisiaj jest już dużo ładniej. Wyjeżdżamy dopiero jutro rano, więc co nieco da się zobaczyć. Niebo jest takie, wiecie, nie wiadomo czy to się rozpada, czy nie. Niby ma padać, ale póki co nie jest źle. Przynajmniej można coś pozwiedzać. Mama tam się relaksuje na plaży, tam się ludzie, jak widzicie, sporo. Za mną budka ratownika z uroczym napisem Miami Beach. O, i ratowniczki. Panie siedzi. Okej, no to ja Was w takim razie zabieram na... Proszę Was, spędzenia ze mną dnia w Miami. Miami Beach. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest ciepło, nie pada, to najważniejsze. Ale mimo wszystko to nie jest taka piękna pogoda plażowa. Ale ludzie i tak są. Że nam zwiewa kapelusze. Mamy kapelusz taki ładny, ale mój to za dolara kupiłam, więc może mi zwiać. Nie będzie żalu. Piaseczek fajny, ale powiem Wam, że wolę plażę na zachodniej części Florydy. Pierwsze, co tutaj rzuca mi się w moje nozdrze, to jest zapach marihuany i to dosyć intensywne. A co rzuca mi się w oczy, to za mną są te budyneczki. Są w stylu art deco i jest to największa dzielnica, jakby to powiedzieć, największe skupisko budynków w stylu art deco. Jest tutaj ponad 800 historycznych budynków. One zostały wybudowane w latach 20., 40. i są utrzymane w takim stylu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Mi się to bardzo podoba, jest to bardzo charakterystyczne właśnie dla Miami. Jakby się czas tutaj zatrzymał. Wszystko jest utrzymane w takim klimacie. O, bo akurat policjant na kładzie. Moja mama w Miami. Art deco, czyli dużo geometrycznych wzorów, zdecydowanych kolorów, wpływy śródziemnomorskie oraz MIMO, czyli Miami Modern. Jak widzicie, tam impreza jakaś w tym miejscu.
Jedno, co z pewnością w Miami, tak naprawdę na całej Florydzie występuje w dużej ilości i jest wszędzie, to są palmy, za co kocham Florydę. Spójrzcie, jak dziwnie tutaj jest parking zrobiony. Tutaj jest ścieżka rowerowa. Tu jeżdżą takie golfowe samochodziki. A tutaj są zaparkowane auta, tak naprawdę na środku drogi. I tam widzicie, ostatnia linia, to dopiero samochody jadą. Doszliśmy teraz na Lincoln Road. Znajduje się tu pełno barów, restauracji, kafejek, sklepów. Jedno ze słynnych miejsc Miami. Na pewno sobie usiądziemy i coś wypijemy, żeby się ochłodzić i trochę odpocząć, bo jesteśmy zgrzani, jest tak gorąco. A ze względu nie tylko właśnie na to, że można tu zakupy zrobić, czy przyjść coś zjeść, ale również ze względu na architekturę, to miejsce przyciąga rocznie około 11 milionów turystów. W latach 60. architekt Morris Lapidus został wynajęty do odnowienia tej ulicy Lincoln Road. I już wtedy ten jego nieprzeciętny styl, w jakim to odnowił, sprawiło to, że Lincoln Road zostało jedną z najbardziej luksusowych destynacji w tym mieście. No, rozpoznaję miejsce, do którego często chodziłam w Dubaju, Paul. I chyba tam sobie coś zjemy. Już widzę, że ta ulica też jest długa, więc czeka nas niezły spacer. Uprawnienia jest. Jedzonko jest. Mama zadowolona? Nie za bardzo. Jakiś problem ze szpulcami widzę, ale jemy smacznego. Powiem Wam tak, niby to jest miejsce, gdzie się przychodzi na zakupy, ale większość rzeczy jest pozamykana, więc tak to wygląda w czasach pandemii. Jedynie co, to restauracje są otwarte, ale też są pustki, więc Lincoln Road w tych czasach nie za bardzo opłaca się tu przyjść, bo nie ma co zobaczyć. Fajna ściana. Zobaczcie, jaki fajny diner. Znajdujemy się teraz w dzielnicy Wynwood, gdzie podobno można znaleźć kilometry różnych murali. To jest dżungla graffiti. Ale sama dzielnica taka jest mało ciekawa, więc myślę, że większość z tych miejsc po prostu będę nagrywać, czy robić zdjęcia, czy oglądać z samochodu. Będziemy wolno sobie jechać przez tą dzielnicę, bo taka raczej wygląda tak trochę przemysłowo. Chociaż gdzieniegdzie można znaleźć ciekawe miejsca, pewnie takie speakeasy. Zobaczymy, jakie ciekawe graffiti uda nam się zobaczyć. Jesteśmy w dzielnicy kubańskiej o nazwie Little Havana, czyli oczywiście od Hawany, stolicy i największego miasta Kuby.
Większość ludzi, którzy tutaj są, to są Kubańczycy, już parę osób nas zaczepiło, skąd jesteśmy, czyli od razu wyglądamy, jakbyśmy były nie stąd. Za mną, jak widzicie, dorszak, gdzie ręcznie robią cygara, więc można sobie kupić na pamiątkę i spalić, jak ktoś lubi. I tutaj jest też słynna lodziarnia, o której czytałam, że mają jakiś smak, zapomniałam się na momentu, karo chyba? To jest wanilia z cynamonem i chyba gałką muszkatołową, nie wiem. Ale jestem tak najedzona, że ja niestety opuściłam sobie lodę, ale moja mama wyszła do środka i sobie tam coś wybiera. Ta lodziarnia. No i przyjdziemy się, zobaczymy tutaj, co mają. To jest mały? Tak. Aha. A jaki smak? Solony karmel. Mamy podobiznę Pitbulla. Na frydzie. Ta pomarańczowa. Kawajski kapelusie. Za kratami. Pozamykane. Pamiętacie, jadłam churros ostatnio w Dubaju. Tam było fajnie. Meksykańska, albo kubańska, ale w sumie chyba meksykańska. Pachniało meksykańską kuchnią. Ja mam słabość do meksykańskiej. Mają tutaj Walk of Fame, czyli coś takiego jak jest w Hollywood. Ta alejka z gwiazdami na podłodze. Z nazwiskami celebrytów, to tutaj zrobili również coś takiego, tylko że ja widzę tylko trzy gwiazdy i to są same nazwiska latynoskie i tutaj przy mnie jest jedna. Więc takie małe latynoskie Hollywood tu jest. W ogóle nie jestem zaznajomiona z kinem latynoskim, dlatego nie kojarzę żadnego nazwiska. Ale być może wy coś kogoś znacie. Mamy, znasz jakieś nazwiska na tych gwiazdach? Nie? Nie. Może czas zacząć oglądać latynoskie kino? Innym razem. Mama, jedziemy do domu? Zmęczone jesteśmy już, co? Wymęczyłyśmy się. Chyba na tym skończę ten filmik, bo jesteśmy naprawdę padnięte, wracamy do hotelu. Dzięki za oglądanie, jak zwykle. Dzięki za wszystkie lajki i subskrypcje. Bardzo, bardzo je doceniam. A my się widzimy w następnym filmie. Pa! Mama musi zrobić pa ze mną. Pa!